Szanowna Pani Marszałek, Pani Minister, Wysoka Izbo. Proszę pozwolić, że przedstawię stanowisko rządu Rzeczpospolitej wobec projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej. Celem przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy jest utworzenie Akademii Kopernikańskiej, której głównym zadaniem będzie realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego. Program ten pozwoli między innymi na zbudowanie lub zinstytucjonalizowanie więzi przedstawicieli krajowego życia naukowego oraz włączenie zagranicznych badaczy do współpracy z polskimi ośrodkami i zespołami naukowymi. Przewidywana struktura Akademii Kopernikańskiej uwzględniająca w składach poszczególnych izb akademii dużą reprezentację uczonych z zagranicy i tutaj odnosząc się po części do tej kwestii, która była podnoszona, 50% stanu osobowego Akademii to mają być naukowcy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Takiego ośrodka nie mamy w Polsce. Pozwoli na włączenie znacznej ich liczby w obieg polskiej nauki. Coroczne posiedzenia izb z udziałem cudzoziemców będą formą realizacji obecności tych osób w polskiej nauce. Tworzona Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, poza innymi zadaniami, ma być miejscem dedykowanego zaangażowania zagranicznych naukowców w kształcenie polskich studentów oraz doktorantów. Realizacji promocji polskiej nauki w świecie będzie służyć zarówno program Ambasador, jak i program grantów. Oba te narzędzia będą motywowały i dawały polskim i zagranicznym uczonym instrument do realizowania przedsięwzięć i projektów naukowych o istotnym znaczeniu dla Polski. Rząd Rzeczpospolitej Polski pozytywnie odnosi się do prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej kreującej Akademię Kopernikańską i podziela stanowisko pana prezydenta Rzeczypospolitej, iż podjęta inicjatywa będzie formą uczczenia najwybitniejszego polskiego uczonego, Mikołaja Kopernika, którego, szkoda, że to nie wybrzmiało podczas dyskusji, podczas przypadającej w roku przyszłym okrągłej 550. rocznicy urodzin. Proponowana instytucja wpisuje się również w najbardziej istotną potrzebę nauki polskiej, w szczególności w zakresie podniesienia jej umiędzynarodowionego prestiżu i poziomu. Akademia Kopernikańska dzięki swojej formie organizacyjnej, jak i określonemu zakresowi działania, stwarza możliwości do uzyskania pozytywnych zmian w tym zakresie. Na aprobatę zasługują zaproponowane formy działalności Akademii Kopernikańskiej, jak również sposób jej utworzenia. Na szczególną uwagę zasługuje elastyczność projektowanych rozwiązań, uniezależniających uruchomienie Akademii Kopernikańskiej i programów od kolejnych działań prawodawczych. Dzięki temu Akademia Kopernikańska zyska rzeczywistą autonomię w ramach rozwiązań zakreślonych ustawowo. Daje to szansę na efektywne realizacje jej celów w przyszłości. Jest też rzeczą ważną, że zaprojektowana struktura Akademii Kopernikańskiej nie jest nadmiernie rozbudowana, co pozwala przyjąć, że nie będzie ona obciążeniem nadmierną liczbą struktury administracyjnej. Powinno to wpłynąć na skuteczność i efektywność obsługi jej prac, a także nie będzie generowało nieuzasadnionych kosztów. Dzięki temu nowo tworzona instytucja powinna rzeczywiście koncentrować się na jej podstawowych, określonych w projekcie ustawy celach, a zakładane sposoby współpracy międzynarodowej i stałej obecności naukowców wywodzących się z innych państw powinny przyczynić się do wzmocnienia pozycji polskiej nauki w środowisku międzynarodowym. Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Ministrów pozytywnie opiniuje prezydencki projekt ustawy o Akademii Kopernikańskiej. W imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki bardzo dziękujemy panu prezydentowi za podjętą inicjatywę i na dalszych pracach będziemy ją wspierać. Bardzo dziękuję pani minister i pani marszałek.
Dziękuję bardzo, panie ministrze.